Witajcie, tu Andrzej, witryna świat ducha. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, jak działa mechanizm nadużycia. Jak narcyz funkcjonuje wobec swojego dziecka. Narcys na początku jest bardzo przekonany o swojej dużej sile, o swojej dużej zdolności wpływania na losy dziecka i tak jest. Chwali się, jakby można powiedzieć, swoim potencjałem. To, że czuje, że tak dużo może pomóc, wspomóc dziecko, to go bardzo zadowala. Pokazać, pokazuje, co osiągnął, pokazuje swoje muskuły. Póki jest w blasku reflektorów, to jest super. Wobec dziecka bycie świetnym, wspaniałym nie jest trudne. Dla dziecka każdy rodzic jest jego rodzicem jedynym i no jest, powiedzmy sobie, w jakiś sposób uwielbiany rodzic przez dziecko. Bardzo często, no nie mówię, że zawsze, ale bardzo często jest uwielbiany tylko dlatego, że jest rodzicem, bo dziecku się nie opłaca nie kochać swojego rodzica, bo ma go jednego. Rodzice są jedni i właściwie poza domem nie widzi możliwości, bo nie zna, że akurat taki rodzic nie jest jedyny, możliwy. Jak, jak, jako rodzic. Także wszelka patologia jest przez dziecko niezauważana. Dziecko się zachwyca rodzicem, ma miłość do niego, ale też i powoli zaczyna mieć zazdrość. Dlaczego? Dlatego, że. Narcyz nie chce wszystkiego dawać dziecku. Nie chce dziecku dawać życia. Dziecko nie dostaje swojego życia od narcyza, ponieważ on nie chce, żeby dziecko się usamodzielniło. Samodzielność dziecka, zwłaszcza, zwłaszcza uczuciowa, zwłaszcza to, że dziecko będzie rozwijać swoje własne osobiste życie jest nie na rękę narcyzowi, no chyba żeby było dla niego tak zwanym złotym dzieckiem. Golden child, trophy child, jak to po angielsku jest. Wtedy to narcyz może chcieć się pochwalić tym dzieckiem. Jeżeli dziecko jest Namiar narcyza i nie, nie przerasta go, <laughs> wtedy jest to możliwe. Natomiast jeżeli dziecko jest wrażliwe, jeżeli dziecko ma o wiele większy potencjał, jeżeli narcyz jest y, dosyć prymitywną jednak osobą, y, jeżeli widzi, że dziecko go przerasta, to zaczyna nie lubić tego, zaczyna nie, do, nie dawać. Dziecku wsparcia. Zresztą, narcyz w ogóle nie daje dziecku wsparcia uczuciowego. Nawet to złote dziecko też nie będzie mieć wsparcia uczuciowego w problemach. Tyle, że złote dziecko zwykle nie ma problemów, bo zwykle jest następnym narcyzem. I dla takiego dziecka narcystycznego. Nie opłaca się pokazywać jego własnych problemów, ponieważ to psuje mu wizerunek. Tak więc. Problemy z narcyzem zwykle mają tylko dzieci, które są bardziej. Dojrzałe od narcyza. Zwykle. Te, znaczy te, które mają większe potencjały, zwłaszcza uczuciowe, tak zwani empatii. Kiedy dziecko jest zależne od narcyza, to narcyz może właśnie nie dostrzec potrzeb dziecka i nie wspierać go. Może się na przykład denerwować na to, że dziecko ma potrzeby i dziecko będzie próbować dostosować się do tego stanu. Wystarczy wtedy, żeby narcyz nie przekierowywał uwagi na dziecko, to wtedy ma zasilanie, ma baterijkę, zrobił sobie baterijkę, bo dziecko ciągle... Liczy, że kiedyś narcyz go będzie wspierał. Dziecko ma poczucie, że pewne własne, zwłaszcza uczuciowe potrzeby są niezaspokojone. I kto ma go wesprzeć? No ten mocniejszy, ten rodzic, ten starszy. Liczy, ciągle liczy, że narcyz go wesprze. No i niezaspokojenie narasta i co najważniejsze pozostaje, ponieważ narcyz nie wysłucha go, jeżeli będzie zainteresowany narcyz tylko zewnętrznymi rzeczami. Więc dziecko ma niestety kłopot, bo nie może dorosnąć pojawia się tak zwana infantylizacja. Chodzi o to, że osoby, które są już młod młodzieżą, czy już są dojrzałe, nadal uczuciowo, związkowo, relacyjnie mogą pozostawać niedojrzałe. Tutaj są takie dwa skróty: DDA. Tutaj kamień niepotrzebnie weszło. I DDD. DDD to są dorosłe dzieci z domów dysfunkcyjnych. Tak się nazywa taką przypadłość. A DDA to są dorosłe dzieci alkoholików. Są nawet wspólnoty takie, które mają za zadanie to. Wspierać tych, te osoby złożone właśnie z tych osób. Ja niestety nie mogę polecić tych wspólnot, ponieważ one są oparte na niefunkcjonujących dobrze zasadach. I dlatego to są oparte na programie 12 kroków, który się świetnie może sprawdza dla alkoholików, natomiast dla DDA i DDD nie sprawdza się. I to coraz to po prostu robi łup i, i, i koniec. Mogę tutaj powiedzieć, że nie sprawdza się z tego powodu, że te osoby mają różne style odpowiedzi stresowych, czyli to fight, flight, freeze phone, walcz, uciekaj. Zamroś się i przypodobaj się. I różne style u różnych osób powodują różne zachowania, i jedni drugich nawzajem zaburzają. Nawzajem, jak to po angielsku mówią, triggerują, i te jedni drugich po prostu wściekają powodują, że, nie, nie, to, że jedni i drudzy nie mogą zdrowieć. Mimo bardzo dobrych intencji, które te osoby mają, wchodząc do tych wspólnot, to jednak nie ma tam możliwości, żeby to nie, nie rąbnęło w pewnym momencie. Wracamy do tego jednak, jak Narcys i jego dziecko działają, Narcyz mówi do dziecka, co ci brakuje, nic ci nie brakuje, wszystko masz, wszystko ci zapewniam, czego chcesz. Natomiast dziecko czuje swoje potrzeby uczuciowe. Czuje, że potrzebuje skupić na sobie uwagę i dostać tą uwagę i dostać zainteresowanie. Narcyza swoimi przeżyciami, nie tylko zewnętrznym. Narcyzm może dawać dużo różnych rzeczy, zabawek, może, co jest zresztą dosyć powszechne, dajmy na to prowadzić dziecko na różne pozaszkolne aktywności, jakieś sporty, jakieś jakieś działania malarstwo jakieś cokolwiek bardzo często dlatego że jednak narcych chciałby dziecku coś dać tyle że osoby narcystyczne nie są same rozwinięte uczuciowo i tam po prostu jest duży brak Narcyz, osoba z cechami narcystycznymi ma w sobie brak i nie, nie jest w stanie wesprzeć dziecka. Nawet jeżeli by chciała. Nawet jeżeli by chciała taka osoba, bo to nie jest prawda, że, że wszyscy narcyzi są e, takimi egoistami, i, i, którzy są zapiekli w swoim egoizmie. Naczyjcy często mają dobre intencje, co rzadko dosyć jest powiedziane. Natomiast to ta przypadłość, która może być wręcz zaburzeniem osobowości takim poważnym, ta przypadłość powstaje z tego, że tam nie ma wrażliwości uczuciowej emocjonalnej, na drugiego człowieka. Narcyz jest wrażliwy na siebie, ale już dziecku nie może dać tego, czego nie ma. Ktoś wobec narcyza nie był wrażliwy, no i narcyz też nie może być wrażliwy wobec innego. To oczywiście nie jest tak zawsze, że Dzieckiem narcyza jest narcyz, bo może być, że dzieckiem narcyza jest właśnie osoba, która będzie w, w przeciwnie, bardzo wrażliwa, współczująca i, i wręcz nawet do, do granic takich, że będzie liczyć, na, będzie wspierać i współczuć innym. No ale niestety też często na, ty, na takiej zasadzie, że będzie liczyć, że przez to współczucie dla innych, dostanie wreszcie w życiu coś takiego, czego w dzieciństwie nie dostała. Także opowieść o narcyzie jego dziecku jest bardzo często opowieścią o, oso o osobach, takich które nie dojrzały nie, są w trakcie ciągle fazy dziecięcej Mam nadzieję, że się z tego coś ciekawego dowiedzieliście i w, że wam to pomoże w, 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 w waszym własnym procesie uzdrawiania te, tej sytuacji na razie